Cześć, jestem Karla, to jest Legacy w The Sims 2 i w dzisiejszym odcinku na pewno będziemy grać. Po prostu będę grać w grę i coś się będzie działo, bo nie mam żadnych planów. Tak myślałam ostatnio nad wakacjami, ale stwierdziłam, że w sumie jeszcze nie. Może poczekam, aż będzie tutaj więcej Simów, może jakieś dzieci będą, to wtedy pojedziemy na wakacje, ale zrobiłam remont łazienek, zaraz wam pokażę, więc no, nie jestem aż taką leniwą bułą, jak myślałam, że jestem, w końcu się wzięłam za to. Pograłam też trochę tam u Corneli i Edmund jest dorosły i mieszka ze swoją przyszłą żoną już. Może kiedyś tam zajrzymy, nie wiem. Ale no na razie żadnych jakichś tam większych zmian nie ma. Wystarczy, że po prostu wkleję wam tutaj zdjęcia i tyle. A i też Cornelia osiągnęła sobie swój cel życiowy, więc no jest szczęśliwa. No dobrze, także mamy cztery łazienki. Tutaj te dwie troszeczkę, w sensie tą jedną w zasadzie troszeczkę powiększyłam, a w zasadzie to wydłużyłam. Ty jesteś głodna, to może weź Matylda, idź podaj tam jakieś śniadanie czy cokolwiek. Ty weź sobie tutaj skorzystaj. No i główna łazienka taka jest, że w zasadzie tam jest tylko kibelek, jest umywalka, no i jest kuweta kota, bo to jest taka łazienka, że tam goście sobie wchodzą, korzystają, myją rączki i tyle, więc nie potrzebują wanny ani prysznica. Tutaj Leopold ma swoją taką łazienkę, która tak troszeczkę, powiedzmy, pasuje do jego pokoju, bo jego pokój też się zmienił. Usunęłam praktycznie wszystkie elementy tego niebieskiego, granatowego. Tu został mu tylko taki plakat, który tak troszeczkę jest w niebieski, a tak to ma biało-czarny pokoik. I tutaj tak, tutaj mamy łazienkę też zrobioną. Tu mamy łazienkę, w sensie no tą łazienkę podzieliłam na dwa i w jednej jest wanna, w drugiej jest prysznic, także kto tam co woli i to tak w gruncie rzeczy wygląda. Także w końcu się wzięłam i zrobiłam. Zostało nam sporo funduszy, więc nawet jakbyśmy chcieli pojechać na wakacje, to może i byśmy się wyrobili, ale no nie, no po prostu nie. Ogólnie to też wszystkie nagrobki mi poznikały, bo właśnie chciałam sobie wejść na cmentarz i tam poukładać. Patrzę, nie ma Reginy, nie ma Arnolda, Orlando też nie ma nagrobka, ale na szczęście mam moda, który zapobiega usuwaniu danych przy zniknięciu nagrobka, więc no oni tu wszyscy są ładnie w drzewku i jest spoko, także no. Ogólnie też przypominam, że w opisie zawsze jest link do zewnętrznego drzewa, więc tam możecie sobie zobaczyć jakby troszeczkę większe może te zdjęcia niż tutaj w tym drzewku w grze, także no. Dobra, ty Matylda dzisiaj pracujesz i będzie awansik, fantastycznie. Ty dzisiaj też pracujesz, też będzie awansik, to też fantastycznie, że tam będziesz jakoś postępował. No i tak myślałam, że tak, Leopold na pewno chce, żeby miał trójkę dzieci. Zobaczymy, czy w sensie, bo chodzi mi o to, żeby te jego usta nie przeszły dalej. W sensie to nie są w sumie jego usta, tylko to są usta Orlando. Zobaczymy, czy uda nam się je wydziedziczyć, nie? Także mamy taką małą misję tutaj do spełnienia. Tak, co prawda on bardziej tutaj z tą Martą ma, ale to Eliza była jego pierwszą dziewczyną, więc sądzę, że zrobimy tak, że on trochę teraz z tą Elizą pobajeruje, że tam Eliza będzie jego pierwszą partnerką. Niespodziewanie ona zaciąży i on stwierdzi, że on nie jest jeszcze gotowy na ślub i to wszystko, więc tak samo jak Eliska. No i Eliska po prostu mu tutaj dzieciaka zostawi. No i tyle. Ja ją sobie tam będę potem, tak jakby wiecie, postarzać, żeby ona tam też umarła, żeby nie było, że ona będzie wiecznie żywa. No i potem po jakimś czasie sądzę, że może jak tutaj uda mu się spełnić ten cel życiowy, bo ty w sumie jesteś no, na trzecim poziomie, to tak sądzę, że jak on osiągnie sobie cel życiowy, to wtedy weźmie coś tam z Martą, weźmie jakiś ślub i będą dzieci i po prostu tak to może zrobimy. Ale to oczywiście to są tylko plany i pewnie w połowie realizowania planów coś się zmieni, także wiecie, to tak nie ma co się przejmować. Albo może nie ma co się przyzwyczajać. No proszę, Elżbieta właśnie wróciła z pracy i sobie awansowała i też przyprowadziła jakąś koleżankę, ale my mamy całkiem sporo tych przyjaciół rodziny, więc można ją pożegnać. No proszę, Leopold nie dostał awansu, a tak
Nastawiałam się na to, że jednak dostanie ten awans, ale widzę, że mu się podniósł tutaj wskaźnik, bo się stał tym najlepszym przyjacielem na zawsze z Martą. To sądzę, że możesz, wiesz ty co, weź ty zaproś tą Eliskę i coś z nią tutaj pokminimy. Dobra, weź ją powitaj i widzę, że ktoś nam śmieci wywalił, to zaraz to posprząta. Tutaj nasz Leopold. Dobra, to niech może oni się umówią na randkę. I zrobimy to tak jakby, że on, żeby się pocieszyć po tym, że nie poszedł na studia, to tutaj musiał się spotkać ze swoją pierwszą dziewczyną. O, ona chciałaby mu się zaręczyć, znaczy oświadczyć w sensie, zaręczyć mu by się chciało. Proszę bardzo, Matylda awansowała. Fantastycznie, ty już masz, to ty jeszcze jeden level i ty tutaj już osiągniesz sobie szczyt kariery. To tak w sumie kreatywność i charyzma. No pewnie do końca tygodnia, znaczy tygodnia, do końca tygodnia to na banku da nam się to wbić, w sensie do następnego jakby końca, nie? Bo teraz w ten weekend chcę zrobić im ślub dziewczynom. Ty masz wolne, a ty pracujesz dopiero od 17, ale masz jeden dzień urlopu, więc jakoś to tam ogarniemy, to ty, Matylda, w sumie dobrze się czujesz, to chodź sobie tutaj wbijaj charyzmę. A my idziemy tutaj do Leopolda, nie? Dobra, były te poduszki, to teraz sobie poplotkujcie troszeczkę. Chciałaby się w nim zakochać, a on by cię chciał zakochać w Marcie, no. Dobra, weź jej opowiedz jeszcze dowcip i może weź z nią tak lekko zaflirtuj, może niech się obejmą romantycznie. I może uznajmy, że z jego strony to jest tak czysto przyjacielskie, ale ona bardziej to postrzega jako takie, chociaż on też chce się w niej zakochać, no nie, ja nie wiem, ja już nie wiem, jakie mam to tutaj interpretować, po prostu jest jak jest, no i tyle. O, jednak chciałby się zaręczyć. Dobra, to w takim razie się oświadcz jej, skoro oboje tego chcieli, ale on cały czas gdzieś tam, wiecie, myśli o tej Marcie. Dobra, masz odblokowane drzwi, to idźcie sobie tutaj. O, wy jeszcze gorących pocałunków nie robiliście, dobra. Chociaż możecie w sumie na łóżku zrobić te gorące pocałunki. On miał na czerwono te zaręczyny, idealnie, czyli on czuje, że to za szybko, że to nie jest ta kobieta, ale jednak jakoś tam poszło, nie? Tylko, że teraz jak gdyby oni nie mogą się postarać o dziecko, bo ona tutaj nie jest w naszej rodzinie, więc ja sobie tak tylko tak i na chwilkę zrobię. Tutaj, Eliza, czy tak teraz możemy się postarać o dziecko? Nie możemy. A jak to był, kliknę? Nie, bo ja to był nie mogę klikać, więc musiałabym ją tutaj tak i inaczej to zrobić, czyli jeszcze raz Eliza i... O, tak, o. I teraz Eliza jest wprowadzona do nas, więc możemy się tutaj starać o dziecko. No nie, no zepsuliście mi plan, no przecież dziecko miało być, to... A nie, jednak jest melodyjka, dobra. Okej. Także ona tutaj będzie z nami sobie mieszkać przez ten czas ciąży, bo, no bo ja muszę ją tutaj kontrolować i... Jak ona urodzi to dziecko, to po prostu ja ją wyprowadzę. Chociaż może w sumie z nami mieszkać tutaj, tak na dobrą sprawę jeszcze przez ten czas dorastania tego dziecka. Że oni tak wezmą dosyć właśnie szybko zaręczyny, szybko ślub, szybko wszystko. No, a Leopold tak nie do końca jest pewien, czy to tak szybko na pewno jest dobrze. On woli wolno, nie? No proszę, Elisce już jest niedobrze, bo ciąża. My w ogóle właśnie, dobrze by było właśnie zakończyć tą randkę, nie? Także weź się tam ogarnij, Leopold. Dobra, i może niech oni sobie tutaj porozmawiają, że no tutaj dziecko, więc aha, ty idziesz dać mu kwiatka, no dobrze. Ale oni sobie właśnie rozmawiają, co nie, o tym, że tutaj jak Matylda i Elżbieta wezmą ślub i sądzę, że to będzie raczej dzisiaj, bo ona jutro już chyba to dziecko urodzi, bo ja mam jednodniową ciążę, także ona tak jakoś w nocy zaszła, także trzeba to dzisiaj zrobić, to no właśnie, ona już tutaj pokazuje, że ma brzuch albo nie ma brzucha. Wszystko zależy od ubrania, więc idź ty sobie, weź się przebierz w to ubranie dla matki. Żeby było widać, że ty masz ten brzuch. O proszę, Konstancji też brzuszek wyskoczył, tylko z innych celów.
Idź sobie, Konstancjo, poćwicz. O nie, Leopold za godzinę zaczyna pracę. Nie, ty masz dzisiaj ślub swojej siostry i swój ślub, to weź ty zadzwoń tam do pracy, że ty chory jesteś, nie przychodzisz. Co prawda dostałby awans, no ale ślub ważniejszy, nie? Widzę, że nam się cudownie rozpadało, także ja chyba wstawię łuk weselny tutaj do środka, do domu. I tutaj w środku zrobimy to nasze mini wesele. Dobra, goście się już zaczynają powoli zbierać, także sądzę, że czas tutaj najwyższy obudzić Matyldę, obudzić Konstancję, niech one wstawają. Elżbieta, ty w ogóle weź się przebierz w swój strój wizytowy i chodźcie tutaj wszyscy do salonu. Ja im chyba wyłączę wolną wolę na chwilę, żeby mi przypadkiem nie zrobili czegoś głupiego. Dobra, ty miałaś mieć taką sukienkę, okej. No Konstancja, no po prostu cudowne masz to wizytowe. O dobra, takie już lepsze. Ja jej chyba nie zmieniłam po prostu wcześniej, bo wydaje mi się, że kupowałam jej tą kieckę. Dobra, ty siadaj tutaj. Ty pierwszy tutaj siadaj. W sumie mogłabym tu wstawić... Może te kanapy jednak zabiorę i ja tu wstawię krzesła po prostu. Także ja tutaj zrobię malutkie przemeblowanie. Okej, okay, mam nadzieję, że tutaj wszyscy ładnie się pomieszczą. Jest 9 krzeseł, nas jest w sumie trójka, będzie siedzieć, czwórka przyszła. No, to idealnie się tutaj pomieścimy, także proszę bardzo, Matylda, weź tutaj się zwiąż z Elżbietą. Mam nadzieję, że w dobrą stronę to wszystko postawiłam. Halo, halo, ty masz tutaj oglądać ślub, tak samo jak ty masz oglądać ślub i ty też masz oglądać ślub, bo cała reszta powinna się jakoś ogarnąć. Kornelia, zostaw tego kota, ja to widzę. Weź tutaj oglądaj ślub swojej siostrzenicy, halo. Leopold, dlaczego ty nie siedzisz? No, Czueniu, oglądaj ślub swojej siostry. No i wszyscy po prostu zamiast patrzeć się na te dwie, to patrzą się tam na Kornelię, która bawi się z kotem. Ech, te simy. No dobrze, Kornelia też siadła, więc została jeszcze nam ta Elżbieta od Edmundna, ale ona tam wcina sobie jakieś te, jak to się nazywa, chipsy. O, świetnie, kot niszczy krzesło, no cudowne wesele, nie? Okej, okay, to teraz pora na drugi ślub. No dobra, to już bez przedłużenia lecimy z tym drugim ślubem. Jestem ciekawa, czy będą mieli dobre wspomnienie po tym, czy złe wspomnienie. Na razie się cieszą, co nie? No, akurat nam się ściemniło, 18 się zrobiła. Halo? A, okej, dobra, jakoś mi kamerę wywaliło, bo ona tutaj wskoczyła w kolejny ten trymestr. No i dobra, w sumie można by im kupić jakiś jeden tort, żeby mieli na spółę. Bo jednym się zdecydowanie najedzą, także nie wiem. Ty w sumie jesteś bardziej głodny, więc może wy idźcie tam pokroić ten tort, tylko gościowo weź się przebierz w... Nie, tu... Gdzie ona jest? Eliza... O, tak o, żebyś była. O, ona chce się doczekać dziecka. No i powiedz, czy ty miałaś tutaj na zielono? Ty też w sumie miałeś na zielono. Ty też masz na zielono i ty masz na zielono, a Konstancja to na bank ma na zielono. No, proszę bardzo, tak właśnie wygląda Elżbieta, czyli przyszła ta narzeczona Edmunda, nie? Ona tam chce być prawnikiem, tak mi się wydaje, czy ja jej dałam, żeby pracowała jako prawnik, chyba coś takiego było. A gdzie tu jest Edmund? Tu jest Edmund. Proszę bardzo, Edmundzik. No oni z czasem też tam będą mieli jakiś ślub, jakieś dzieci, jakieś coś tam, ale spokojnie. Edmund jest jednak troszeczkę młodszy tutaj od Leopolda, więc no... Okej, mieliśmy dobrą zabawę, fantastycznie. O, super, że im... Aha, to Leopold tak kichnął, myślałam, że będzie płakał czy coś. Ale fajnie, że im wszystkim się zaliczyła jakby ta impreza, że to było ich takie wspólne wesele, nie? Nie że tylko jednej parze, tylko że wszystkim. Widzę Konstancja tutaj już blisko, coraz bliżej, nie? No dobra, to teraz w zasadzie chyba tylko oczekujemy na poród, bo w sumie obie pary już miały swoje noce poślubne przed ślubem, także cóż.
Tobie potrzeba charyzmy, to ty będziesz chyba tutaj ćwiczyć charyzmę, pójdziesz sobie spać, ty też chyba miałaś charyzmę wbijać, nie? No i kreatywność, czy to jest twoje malowidło? Tak, to możesz sobie malować dalej, potem będziesz dalej wbijać, jak to się nazywa, charyzmę, a potem pewnie pójdziesz spać. Leopold, ty jesteś strasznie głodny, więc no właśnie, jedz sobie ciastko, a ty, no kurde, kobieto, ty się tak czujesz, że wow. Oho, 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 chyba będzie rodzonko. No dobrze, czekamy. Ale jej się tutaj... Ej, ale patrzcie na to, patrzcie. Sorry, że tak ten, ale... Patrzcie, jak tutaj jej się jakoś tak... Dziwnie tutaj tak jakby wgniata ten brzuch, tak jakoś... Tak, okej. Okay. Okej. Okay. Leopold śpi, nic go nie obudzi. O, chociaż nie, jednak nie. Jednak protestuje. W sensie budzi się, bo te krzyki go obudziły. Na szczęście jest to jedno dziecko, także cieszę się. I będzie to dziewczynka! I tak ogólnie mam nowe jakby śpioszki, takie kolorowe dla niemowlaków. Zrobiłam o tym film, więc jeśli ktoś nie widział, to w prawym górnym rogu pojawi się taka anotacja i tam możecie sobie obczaić. Także mam dziewczynkę. Czy ja zawsze muszę robić tak, że postarajmy się o dziecko. Jej, dziecko w drodze. Dziecko się rodzi. Kurde, nie pomyślałam o imieniu, nie? Zawsze. Po prostu zawsze. Weź to się, młoda, pokaż to może jakoś się... Czarne włosy chyba i ciemne oczy. A ona nie ma chyba ciemnych oczu, nie? Nie, nie, nie. Ona ma szary chyba ten... Leopold chyba też ma szare. Ja nie wiem, czy on ma szary, czy on ma jasne niebieskie, czy jakie on tam ma. A Teto ma chyba po dziadku Orlando, tak mi się wydaje. W sensie po dziadku, w sensie mężu Konstancji, nie? Bo Orlando miał chyba takie ciemne. No ale takiego miksa jeszcze nie mieliśmy, więc dosyć ciemna karnacja. Chociaż oni wszyscy mają tu taką, raczej tą ciemną karnację. Ty to masz chyba dwójkę, ona ma trójkę. Dobra, nieważne, myślę nad imieniem dla tego dziecka, no. Okej, okay, będzie Otylia. Podoba mi się to imię. Dobra, to weź ją trochę tam poobejmuj, bo ty w zasadzie zaraz tutaj urwiesz kontakt z dzieckiem i tyle będziemy cię widzieć w tej rodzinie. Przydałoby się gdzieś jakieś łóżeczko postawić, to ty masz chyba tutaj takie te, no właśnie, łóżeczko w tym, więc ci tutaj postawimy. Czy ten przewijak? No na razie chyba nie będzie potrzebny, póki to dziecko jest niemowlakiem, nie? To ty idź spać dalej. Teraz się zastanawiam, jak to zrobić, żeby ta Eliska sobie tutaj odeszła z naszej rodziny. Czy zrobić jakieś takie, taką ucieczkę, że ona w sensie, wiecie, zniknie, jak wszyscy będą spać, czy może... Ale to wtedy by było tak jakby, że oni nadal będą mieli ten ślub i to wszystko, więc... nie wiem, po co ja w ogóle robiłam ten ślub? Teraz w sumie żałuję tej decyzji. Nie, ale może... chociaż może w sumie poczekam, aż ta młoda weźmie się tutaj... osiągnie sobie wiek Todlersa, to już widzę, że lecisz do dziecka zamiast zadbać o siebie. Nie, 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 Matyldo, nie, nie, nie. Poczekam, aż ta młoda stanie się Todlersem i wtedy sądzę, że Eliza się pokłóci z Leopoldem, czyli ja im ustawię bardzo słabą relację przez Simblendera. Oni się rozwiodą, ona sobie gdzieś tam zniknie i tyle jej było, nie? Jednak w Simsach to część rzeczy trzeba sobie czasami dopowiadać i pomagać, bo zanim oni by się tak normalnie pokłócili, to ta młoda stałaby się dorosłą chyba. Tutaj widzę, że pani Elisce się marzy wyjechać na wakacje. Mogę jej to zaznaczyć, że ona jak ucieknie, to właśnie wyjedzie na wakacje wieczne. Dobra, Leopold, zostawiaj ten komputerek, leć do pracy, dostawaj sobie awansik, jakoś tam sobie radź w tej swojej karierze, co nie? Wydaje mi się, że ten dzieciak dzisiaj przyjdzie chyba o 18:00 powiadomienie, że ona już jutro ma urodziny, więc jutro, czyli w poniedziałek jej zrobimy, tak sądzę. Matyldo, czas do pracy, także leć do pracy. Ty masz chyba do wbicia charyzmę tutaj na maksa, no ale to jeden punkcik... Teraz ma 3 dni wolne, więc na bank udaje jej się to wbić. W ogóle jaka tutaj suknia, nie? No w końcu jest pani gwiazda. To trzeba się wystroić do roboty. A ty kocie co taki? Aha, bo kot i głodny i towarzystwo i wszystko naraz. Konstancja, weź się zajmij tym kotem. Ty i tak nie masz co robić.
O, proszę, przyszedł czas i na Konstancję. Tak sądziłam, że to będzie dzisiaj, no i też Otylia ma już jutro swoje urodziny, więc jutro jej te urodziny zrobimy. Widzę, Eliza się bardzo przejęła. Się odprężyła na tej kanapie, jak gdyby nigdy nic. Widzę, że mamy 14 tysięcy, więc zobaczymy, ile zaraz tego spadku dostaniemy. Tyle będę musiała odjąć. A ty, Eliska, tutaj nie wyligiwuj się na tej kanapie, tylko weź tutaj to dziecko i trzeba pieluszkę jej zmienić, wiesz? Dobra, na razie dostaliśmy 2000 spadku, co nie jest tak źle, ale jak wróci Leopold i Matylda z roboty, to na pewno dostaniemy więcej, bo to w końcu były dzieci tutaj tej... jak to się... dzieci Konstancji, więc oni na pewno dostaną tam po 10 tysięcy. Mogłabym przeczytać powiadomienie, ale po co? Przenieśmy na grobek, na cmentarz, żeby nam potem zniknął, ale okej. O, wraca Leopold. Okej. I dostał awans. Sądzę, że jak dotrze sobie do 5. poziomu kariery, to ja mu kupię jakiś lepszy samochód, żeby miał, bo w końcu zarobił, nie? Potrzebujesz techniki, ale masz słabe towarzystwo, to tam weź idź sobie do kogoś przedzwoń, a potem wbijaj technikę. No właśnie, Leopold dostał 10 tysięcy spadku, więc pewnie Matylda też dostanie 10 tysięcy, więc ja te 20 tysięcy im odejmę. Chociaż w sumie, tak sobie, zaraz, bo jak Eliza ucieknie, w sensie jak oni się rozstaną, to ja nie wiem, czy ona nie zabierze części tych funduszy. Więc może niech na razie zostanie te 30 tysięcy, 36 tysięcy, ja sobie zapiszę, że 20 tysięcy to jest spadek, że w razie czego mam odjąć, a może część pieniędzy zabierze sobie tutaj Eliska, więc to nawet nam tutaj rozwiąże sytuację, nie? O, właśnie, bo myśmy dostali tutaj te, w sensie dostaliśmy, ja sama sobie sprezentowałam, bo tam Bronisław, czyli mąż Kornelii, robi te roboty różne, więc mamy i czyścibota i mamy hydrobota, to tego hydrobota to jest to, tak, to niech on sobie właśnie tutaj gdzieś tutaj rezyduje, a ten czyścibot może być tutaj w sumie w holu, więc zaraz je tutaj trzeba uruchomić, chociaż kwiatków w sumie nie mamy na razie, więc ten hydrobot jest nam tak troszkę zbędny, ale okej, z czasem może będziemy mieli. Dobra, dzisiaj o 18 urodziny będzie miała Otylia, więc sądzę, że do tej 18 sobie zagramy, zrobimy tą kwestię z tym rozwodem tutaj i na tym skończymy sobie odcinek. Chociaż może w sumie, nie no, tego dzieciaka tutaj Matyldzie i Elżbiecie zadzwonię w następnym odcinku, bo jak teraz to zrobię, to potem mogę zapomnieć i będę miała takie dziecko? Ale jak to? Ale skąd? O kurczę, tutaj widzę, że Matyldzie potrzeba jednego przyjaciela do awansu. Mieliśmy 18 przyjaciół rodziny, no ale jak Konstancja umarła, to też sporo przyjaciół umarło razem z nią, że tak to nazwę. Więc będzie trzeba się z kimś po prostu zaprzyjaźnić, to nie wiem. No w sumie tutaj ten Leopold z Balbinką mógłby się jakoś tam podzwonić, zaprzyjaźnić i powinno być spoko. No proszę, Leopold wrócił, dostał awansik, jest teraz na 5. poziomie. Widzę, że dzieckiem się trzeba zająć, to wiesz co, to może najpierw weź się tutaj zajmij dzieckiem, a potem się sobą zajmiesz i zaraz mu kupię nowy samochód jakiś. Zostaw to dziecko, Elżbieta, no. No to kurde, Eliza się rzuciła. Nie, ty się tym dzieckiem zajmujesz, ty masz dosyć, no. Ty się zaraz będziesz, o właśnie, ty będziesz się, znaczy nie przyłapywać na zdradzie, ale będziesz się rozwodzić, no. Wstawaj z tej kanapy, gościu. No, dziecko ma urodziny, także proszę bardzo mi tutaj pójść i dziecko postarzeć. W końcu zatrybiło, dobra. Najpierw sobie zobaczymy może to dziecko, jak tutaj się prezentuje. No, widzę, że wykapana po prostu po Leopoldzie mordka. Małe oczka, duży nosek, duże usta. Kolor włosów. W zasadzie to, kurde, Orlando wykapany. No dobrze, no, dziecko, jak wolisz. Dlatego właśnie chciałam, żeby tutaj Leopold miał trójkę dzieci.
A kręciłam smoczkiem specjalnie przed narodzinami młodej i widzę, że coś, no niby zadziałało, ale nie w tą stronę, w którą chciałam. No trudno, Leopold, wstawaj, bo ty musisz tutaj się z Elizą pokłócić. Także tutaj weź z nią, weź wstawaj, chodź o tu, tylko może dziecko, niech dziecko weźmie Elżbieta i niech Elżbieta położy Otylię do spania, sama niech też się położy do spania. Ty w sumie możesz wejść tutaj do sypialni i możecie się w sumie zacząć tutaj jakoś kłócić, nie? Że ona w ogóle nic nie robi, no i że oni się już nie kochają i że coś tam i weź zerwi z nią. No, patrzcie, jak mu się spodobało to. Ty jesteś, no, bo on jest żędliwy, to on lubi ludziom uprzykrzać życie. To koniec. Siema, nara. No i po tym wszystkim możesz iść sobie spać. Ale oni chyba oboje się cieszą z tego właśnie, że no ten... Znaczy nie wiem jak Eliza. Elizie w sumie mogłam... Ale nie udałoby mi się tak z tym blenderem ustawić, żeby ona miała pozytywną do niego relację, a on miałby do niej negatywną. Potem też byłoby ciężko. Dobra, jest jak jest, także no oni się po prostu wzięli, rozwiedli. To była krótka przygoda. Zostało tylko pamiątka w postaci dziecka, także no cóż. Okej. Okay. A ja miałam wymienić ten samochód, także proszę bardzo, wymienimy. Widzę, że Eliska chyba nie wzięła tych pieniędzy, więc ja zaraz te 20 tysięcy odejmę. A jemu pykniemy, o, taki niebieski. To może też w sumie bym tutaj Matyldzie zmieniła na jakiś ten. Jeszcze lepszy. Takie o, coś. Matylda jest w sumie już gwiazdą, także no, niech się wozi. Proszę bardzo, to jest Leopolda, to jest Matyldy. Teraz nie wiem, czy ta Eliza nie będzie nam przychodzić i kraść gazety albo wywracać śmietnika, ale to najwyżej jakoś tam, bo oni mogą być... Nie no, on w sumie nie jest na nią wściekły, tylko się nie lubią, więc z czasem ta relacja jakoś tam zejdzie, ale... O kurczę, młoda tu ma jakieś takie, że rozstanie rodziców, interakcje, więc chyba jak ją wypuścimy z kojca, to możliwe, że ona będzie jakoś tak płakać, czy że coś. No i ona płacze. No, biedactwo. No niestety, no. Ale popłakała sobie trochę i już jakoś tam przeżyła. No dobra, ale w tym odcinku to by było na tyle. W sumie jakby nie miałam żadnego planu, ten plan jakoś tam się wytworzył podczas nagrywania i wszystko udało mi się zrobić, także w następnym Elżbieta i Matylda zaadoptują sobie dziecko, Matylda pewnie też osiągnie szczyt kariery. Co do Leopolda, to wydaje mi się, że zanim on weźmie ten drugi ślub, zanim on tam zacznie się wiązać z Martą i takie tam to... troszeczkę minie, może jak ta młoda będzie nastolatką, to on wtedy postara się ustatkować. Też zobaczymy, jak będzie szło mu tam w tej jego karierze, nie? Także no, jakoś zobaczymy. Ja mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, no i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych. Cześć!